Regularny podcast regionalny. Choć ma zaledwie 35 lat, sportowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wielu. Polska łyżwiarka szybka, czterokrotna reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpijskich, srebrna medalistka Olimpiady w Soczi, trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata w Drużynie i w końcu założycielka Akademii Sportowego Rozwoju w Lubinie. Ja się nazywam Majka Groman. Witam Państwa w regularnym podcaście regionalnym i pewnie wiecie, kto jest dziś moim gościem. Oczywiście, że Natalia Czerwonka. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie Ciebie i Państwa. Masz za sobą na pewno jako sportsmenka wiele wzruszeń, wiele łez pewnie także goryczy porażki, radości ze zwycięstw i tak dalej, jak każdy sportowiec, ale na twoim facebookowym profilu wyczytałam, że najcieplej, najmilej wspominasz powitanie po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi na ulicy Malinowskiego w Lubinie, co cię tam w tym powitaniu tak urzekło? No ja myślę, że to było wyjątkowe, naprawdę. Począwszy od tego, że, że pan prezydent przyjechał, czy, czy dał auto, busa, którym przyjechała moja rodzina cała na lotnisko i wracaliśmy w takiej świątecznej i wygodnej atmosferze do Lubina, no to potem tego wszystkiego już bym się nie spodziewała, bo cała ulica była przyozdobiona, pamiętam, biało-czerwonymi kwiatami. Było podium, były banery, byli przede wszystkim ludzie których bym się nie spodziewała. Których, Byłam też tak, których poznałam na swojej drodze, którzy mi pomogli. I to myślę, że to jest piękne i wspaniałe, i ja w ogóle myślę, że. Że wszystko, co, co dobre nas spotyka, to też jest związane z tymi ludźmi, którzy dookoła nas są. Słuchaj, ale to tak trochę po chyba, bo przecież jesteś sąsiadką prezydenta. No jestem, ale to tak naprawdę od 2010 roku, jak się rodzice przeprowadzili na tą ulicę naszą, i ja w ogóle cieszę się, że te ulice, na których ja mieszkam, to są wszystkie sportowe, bo jest Bronisław Malinowski, jest Kamila. Kamila, i, i ja sama mieszkam teraz na Feliksa Sztama, czyli to jest osiedlem naprawdę sportowy. Ja żartuję jestem tym sąsiedztwem. Oczywiście wszystkim nam było miło ale, móc ale ja, przyjść. Ale ja wiem od rodziców, i na pewno to są też niezapomniane chwile, że, że pan prezydent y, oglądał wyścig i po medalu przybiegł do, z szampanem do rodziców. Także to też jest niesamowite i myślę, że miły gest. No niesamowite. Ale właśnie o tych polskich kibiców chciałam Cię zapytać, bo mamy taki trochę słomiany zapał. E, taki, ja bym to nazwała Syndrom Niewolnicy Izaury, bo jak ten serial ale ty może nie pamiętasz, na pewno nie pamiętasz, leciał, to myśmy, ulice były puste. Gdy wygrywał Małysz, ulice były puste. Gdy siatkarze byli na fali, to też wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami, ale jesteśmy jakby kibicami zwycięskich drużyn. Jak idzie źle, to nas nie ma. Jest tak trochę? E, troszkę tak jest, chociaż to się zmienia cały czas, bo, bo znowu tutaj wkracza do sportu ta psychologia sportu i i często tłumaczymy. No teraz to jest związane też z Igą Świątek, która cały czas gdzieś tam wygrywa, wygrywa, no ale zdarzają mi się po drodze jakieś tam potknięcia i, i tak naprawdę przegrane. I my to już jako traktujemy Jezu znowu prze, przegrała i wielki Przegraliśmy. Zawód. Polska znowu przegraliśmy, przegrała, tak, tak, dokładnie. A to są takie nieodłączne elementy sportu i w ogóle też życia, no bo nie wszystko nam idzie pięknie zawsze i ładnie z górki i my to musimy. Najważniejsze jest, żeby przetrwać i przejść dalej i to jest ciężkie dla sportowca też, który wkłada całe swoje życie w to, żeby wygrywać, no gdzieś tamtą gorysz tej, tej porażki przełknąć, ale, ale my wszyscy już tak jakby coraz bardziej świadomi właśnie przez tą też psychologię sportu, cały czas powtarzamy, że te momenty właśnie kształtują zwycięzców i one są bardzo, bardzo ważne ale potrzebny byłby właśnie w takich sytuacjach, ci kibice są wtedy potrzebni, nie wiem, żeby polajkować, żeby napisać coś na Facebooku. Ja powiem tak, w dzisiejszych czasach bardzo uczą się sportowcy już nie korzystania z tych social mediów w trakcie zawodów, w trakcie zawodów imprez, tych takich głównych i mistrzowskich i to się bardzo zauważa. Ja też to uczę, staram się uczyć swoje dzieci. Dzieciaki. Tak, a to, to jest bardzo trudny i bardzo ciężki proces, ale staramy się i, i uczymy je tego. Yy, najlepsi naprawdę sportowcy na świecie i są badania też naukowe, że jednak to nam przeszkadza, przeszkadza w utrzymaniu koncentracji, w utrzymaniu skupienia, yy, także staramy się to przemawiać, ale są też takie momenty, kiedy ci kibice budują, kiedy budują, kiedy ich dobre słowa yy, wynoszą sportowca, który sobie myśli dam radę, yy, są ze mną i, no i, i nie, dlatego się mówi, że ten kibic to jest tak naprawdę kolejny zawodnik, czy kolejna ściana, która dodaje Powera, no i, i, no i to jest fajne. Ja pamiętam, jak właśnie przed tymi naszymi, naszymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi był Puchar Świata w Berlinie, i tam przyjechały autobusy kibiców z Polski czy, czy chociażby Puchar Świata. Pamiętam w Tomaszowie Mazowieckim pierwszy i jak dziś pamiętam, jak y, ogromna flaga miasta Lubin wisiała i że trzymacie za mnie kciuki. No to była największa flaga na hali, i to aż całe ciarki przechodziły. I bo mi już ciarki Naprawdę. przechodzą, I, 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 to, i, to, i, to wtedy, i to wtedy buduje. I to jest niesamowite. No i warto, i wtedy warto. Wiadomo, że znajdą się zawsze ludzie, którym nie wszystko się dogodzi, którzy zhejtują, no ale staramy się od tego odcineć. No właśnie, a zazdrościsz trochę piłkarzom nożnym, bo oni jednak mają stałe grono kibiców i oni tak poprzyklinają gdzieś po meczu, rzucą mięsem, ale jednak zawsze z nimi są. Jest trochę tak, że ta piłka nożna ma takie grono wiernych kibiców? A to myślę, że bywa różnie. Ja od, od małego myślę, że bardzo mocno utożsamiam się z naszą drużyną Zagłębie Lubin. Jak byłam małą dziewczynką, to pamiętam jeszcze jak chodziłam z tatą na mecze. Sportowe. I też pamiętam okresy, kiedy stadion był pełny, ale też pamiętam okresy, kiedy tych kibiców nie było, bo byli obrażeni na drużynę. Także yy, bywa różnie. Yy, ja mów, myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi i warto jest się wspierać, bo, no, bo dobro do nas wraca. Natalia, pamiętasz datę 14 października 2022 roku? Tak, mój wypadek z traktorem. Nie, 14 października. Nie, to było... Wcześniej wypadek był, wcześniej. W był, no 14 sierpnia, a Ty mówisz 14. Października 2022. Zakończenie kariery. Zakończenie tak. kariery. Tak. Żałujesz tej decyzji? Nie, nie żałuję, bo, bo ja cały czas dojrzewam, <noise> cały czas jestem w procesie e, nauki, uczenia się. Myślę, że mam bardzo otwarty e, taki umysł i nie boję się też e, przyznawać do tych swoich błędów, do tych swoich praw. Czyli poradzeń. że decyzja była błędem, że zakończyłaś karierę tak wcześnie? Nie, nie była błędem. Nic tak naprawdę, co się wydarzyło w moim życiu, nie było błędem, bo ja zawsze nawet powtarzam, że nie traktuję e, tego właśnie swojego wypadku z traktorem jako jakieś. E, to po prostu miało być. I, i, I niektóre rzeczy muszą się wydarzyć, żebyśmy dojrzeli, żebyśmy coś zrozumieli, e, żebyśmy przetrawili, żebyśmy sobie z tym poradzili. I na pewno było bardzo wzruszająco, ale ja też się chciałam skupić na innych rzeczach. Musiałam dostrzec, dostrzec na pewno inne rzeczy. Poświęciłam się też zawodniczkom i, i akademii swojej. Także poszliśmy o krok dalej, bo jesteśmy w szkole Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, i to było dla mnie, to było dla mnie moje marzenie i moje cel, żeby umożliwić dalszy rozwój dziewczynkom, które chcą trenować ten sport. I oczywiście, za sprawą tutaj wsparcia, myślę, przede wszystkim marszałka Tymoteusza. Merdy to się udało, i, i jesteśmy tam i zaraz do tej pory. No właśnie, chwili zaraz pojawia. miałam Cię o tą świetnicę zapytać, ale wróćmy do tego wypadku jeszcze. Gdy przygotowywałam się do rozmowy, czytałam na wielu portalach, że to był cud, że Ty wróciłaś do kierowania, do, do kariery, tak. do trenowania, do tak. tak, Tak było. Tak było, bo pierwsza diagnoza była taka, że że mnie zdrutują, zdrutują mi potelice z, z kręgosłupem, z, z czaszką i ja tą głową ruszać nie będę i będę już niepełnosprawna do końca życia. Oczywiście byłam nieświadoma, bo byłam nieprzytomna. Cztery dni leżałam, ale trafiłam na bardzo dobry szpital w Łodzi, wojskowy, bardzo dobrego profesora Radkę i on poczekał i mnie nie zoperował i to było najlepsze, co mogło się wydarzyć. I oczywiście najlepsze to też, co mogło się wydarzyć, to to, że jestem taką Silną i dobrze zbudowaną kobietą, bo, bo myślę, że jak ktoś by był taki kruchy i mały, no to by nawet tego nie przeżył tam na miejscu, a ja jestem i pamiętam ten sezon po tym wypadku i był naprawdę jednym z najfajniejszych, bo nagle człowiek zaczyna doceniać i cieszyć się z tego, co miał, a na co dzień nam tego brakuje. I to są naprawdę takie błahe i proste sprawy, i łatwo się o tym mówi. Ale potem, jak dotyka przecież człowieka ta choroba czy ta kontuzja, no to, no to czujemy, że nam brakuje, tak? I potem ten moment, kiedy zaczynamy być zdrowi, kiedy zaczynamy coś robić, jest niesamowity yy, i taki cieszy bardzo. I potem znowu, słuchajcie, człowiek goni za tym pędem i znowu zapomina, że to, co jest yy, takie nadzwyczajne i co ma, no to, to to, może zginąć, prawda? I tak się gubimy w tym yy, naszym pędzie cały czas. Cieszymy się <laughs> bardzo, że do nas wróciłaś. Tak. O te świdnicy chciałam zapytać, bo wspominasz, ja sportem się interesuję, ale tak pobieżnie dosyć, no to wiem, że mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Lubinie, a ty cały czas mówisz o świdnicy. O co chodzi? No chodzi przede wszystkim o to, że e, ja mam nadzieję, że, że lodowisko, czy pałac lodowy, czy cokolwiek e, przykrytego w Lubinie powstanie i będą miały dzieci. No podobno tuż, tuż, tuż. Tak, podobno tuż, tuż i ja bardzo za to trzymam kciuki i, i wspieram ten, e, ten projekt, bo ja szkolę dzieci w łyżwiarstwie szybkim na torze długim i na torze krótkim. I, I trend w ogóle ze świata jest też taki. Ja też do igrzysk w 2018 roku przygotowywałam się z tymi łyżwiarzami na to, że krótkim, z tym short Tak, trackie. tak, dokładnie. Byłaś trenerką kadry. Byłam, ale jeszcze wcześniej do Igrzysk jako zawodniczka też przygotowywałam się, trenując troszkę więcej właśnie ten sport, bo ten sport. Wymaga więcej, pokazuje więcej błędów technicznych. To właśnie yy, przez ten sport, czyli łyżwiarstwo szybkie na torze, krótkim szortek, szkoli się dzieci w Kanadzie, w Stanach, w Holandii i, i z tego wychodzimy dalej. I yy, no ja bardzo będę czekała cokolwiek to będzie, ale żeby było przekryte, żeby dzieci miały warunki. I ja też wtedy wierzę, że wszystkie dzieci z Lubina tak naprawdę na tym skorzystają, bo wiem, że do Świetnicy przyjeżdżają na lodowisko nawet ludzie z Wrocławia. Także. Tych lodowisk mamy mało w Zagłębiu Miedziowym, chyba żadnego pełnowymiarowego hokejowego, na pewno nie ma żadnego takiego pełnowymiarowego, a, a samo to myślę, że uatrakcyjni sport, który kocham, ale też pokaże, że łyżwiarstwo szybkie to jest takie dostępne, ono jest dla ludzi, łyżwiarstwo, powiedzmy tak, dla dzieci, że tym można się bawić i to jest fajna aktywność taka zimowa. Podkreślasz to, że do Świdnicy z Lubina jedzie się godzinę. Ty nie miałaś tak dobrze, żeby móc trenować, musiałaś wyjechać do Zakopanego. Dalej cię boli ta rozłąka z rodziną, którą o której musiałeś zadecydować, mając zaledwie kilkanaście lat, piętnaście chyba. Tak, piętnaście już byłam w szkole, także to było, to było szybciej. tutaj też właśnie to był taki okres, kiedy były problemy z lodowiskiem, z mrożeniem, coś się psuło kompletnie, niczego nie żałuję. Ja się śmieję, że internet mnie wychował, nauczył życia, i teraz to, to samo staram się wcielić ze swoimi zawodniczkami, bo to jednak w tym wieku, piętnaście lat dziewczynki on naprawdę muszą stać się samodzielne. Ja miałam troszkę tak utrudnione to zadanie, bo ja wracałam do domu na święta tylko Bożego Narodzenia i tylko Wielkanoc, a dzięki temu, że jesteśmy godzinko od Lubina, no to zawodniczki są po sezonie i na, i na weekend tak naprawdę będą mogły wrócić do domu, także sprawa jest ułatwiona, ale też o to chodzi, żeby sobie życie ułatwić, a nie utrudniać. A dlaczego wróciłaś do Lubina? Wiele osób, które którym udaje się w większych miastach, które robią karierę, a ty ją bez wątpienia zrobiłaś, e, zostają w tych dużych miastach? A ja nie. nie. Ja, znaczy ja nigdy się z Lubinem nie wyprowadziłam. E, zawsze jestem dumną lubinianką, zawsze mówię, że jestem córką górnika, bo taka też jest prawda. I dziadek był górnikiem, i tato jest, i brat jest, i ja się bardzo e, mocno z, z miedziowym naszym regionem utożsamiam i nie jestem z tego dumna. I nie wyjedziesz. I nie wyjadę. I tutaj założyłaś akademię <laughs> tak. Natalii Czerwonki, I jeszcze na dodatek mówisz, że nie ma złej pogody do trenowania. Masz serce takie maluchy w czasie deszczu e, na tych wrotkach wypuszczać? E, różnie jest. E, e, ale. Prawda jest taka, że nie ma złej pogody do ćwiczeń, i ja myślę, że my teraz jako dorośli też dużo się uczymy i dużo się mówi o tym, gdzie są najlepiej wychowywane dzieci na świecie. Jest to Skandynawia, jest to również Holandia, którą uwielbiam i którą kocham, za to, że oni kochają muździactwo szybkie, i tam dzieci e, ćwiczą niezależnie od pogody, jeżdżą do szkoły rowerami niezależnie od pogody. I, I nawet ostatnio przebywając w Holandii, chwaliłam, bo mam tam znajomych, jak się wychowuje dzieci, jaką swobodę się daje tym dzieciom, możliwość podejmowania decyzji, ale również ponoszenia konsekwencji tych decyzji, jeśli były, jeśli były złe, czyli uczą się cały czas przez doświadczenie. I ja i tak bardzo mi się to podoba, pamiętam, wróciłam. Do Polski, w której śniadaniu y, zaczęli mówić o tym, że dzieci w Holandii są jeden, jednymi z najlepiej wychowywanych na świecie, bo właśnie daje im się tą możliwość popełniania y, błędu i y, no, jestem za takim y, stylem. I przede wszystkim y, troszkę mi tego myślę, w Polsce brakuje, ale, ale dążymy, staramy się, rozmawiamy. No, nie jest łatwo, bo nie będę powiedziała, że rozmowy z rodzicami są łatwe, są ciężkie i są. Boże, wiesz, jak złożyłam na trenera, który kazał mojemu synowi w deszczu grać. No, Do właśnie. dzisiaj już ma 16 lat, dalej mi go szkoda. A to chyba trzeba zmienić nastawienie. No tak, trzeba zmienić nastawienie i przede wszystkim też musimy budować naszą odporność tych naszych dzieci od małego, bo one są wychuchane, wycieplone. Także myślę, że to jest problem, że potem dużo chorują, dużo ich nie ma, cały czas są antybiotyki. No, a to nie w tą stronę droga i no, staramy, się, staramy się jakoś zmieniać te poglądy, staramy się e, edukować, o może tak powiem. Słuchaj, do roli trenerki jesteś przygotowana genialnie. A powiedz, czy Natalia Czerwonka myśli o, o swojej rodzinie? Czy jest e gotowa na bycie mamą, żoną? Czy takie plany są? Bardzo chronisz swoją prywatność w mediach społecznościowych, albo ja źle szukałam. E nic tam prywatnego nie znalazłam. No nie Co u ciebie? Nie ma nic e, prywatnego, powiem szczerze, że. Że sport, myślę, zabrał mi dużo życia prywatnego, ale ja tego nie żałuję. Gdzieś tam zawsze, nawet pamiętam, na studiach były te pytania, nawet profesorowie czy wykładowcy się martwili, ale ja myślę, że. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Ja naprawdę czuję się młodo, swój bieg biologiczny mam młody i na pewno takie plany są, ale mam przykłady koleżanek, medalistek olimpijskich, które w dosyć późnym czasie założyły te swoje rodziny i są szczęśliwe, także mam z kogo brać przykład. Tego ci życzymy i kibicujemy też Twojej karierze, ale czy czujesz się też dobrze, czy będziesz się czuła dobrze w roli polityczki, polityka? Bo startujesz do rady. Tak, Miejsk, oczywiście. I ja do Rady powiatu Stadowie, do Rady powiatu. Tak, do Rady powiatu. E, no i na pewno daleko mi jest do bycia takim naprawdę prawdziwym politykiem. Takim politykiem, który będzie siedział w polityce, bo myślę, że to nie jest mój zawód ani moje zadanie. E, jednak ja utożsamiając się z tym regionem, bardzo chciałabym mieć wpływ na to, co tu się dzieje. Nawet właśnie szerzej niż samo miasto, bo i powiat, bo, bo tak jak powiedziałam, staram się edukować, staram się promować, staram się. E, mówić o tym, jak powinno się żyć zdrowo, bo aktywność fizyczna to też jest zdrowie, myślę, i fizyczne, i psychiczne w dzisiejszych czasach. I wyjeżdżam nawet gdzieś tam za tereny tego naszego miasta, promować sport, promować to, co robimy. No, i bardzo bym chciała właśnie też brać udział w tej, w tej budowie tego lodowiska y, i być tutaj i tworzyć, y, tworzyć to społeczeństwo, myślę, tworzyć to środowisko, też sportowe bardzo mocno. I taki, y, y, taki mam cel. I, I nie chcę stąd, tak jak wcześniej mówiłyśmy, uciekać czy wycofywać się, tylko y, jestem lubinianką, chciałabym mieć wpływ na to, co tutaj się dzieje, i przede wszystkim y, jestem dumna z tego, że jestem z Lubina. Dziękuję bardzo moim i Państwa gościem w regularnym podcaście regionalnym była Natalia Czerwonka. Dziękuję Ci Dziękuję serdecznie, bardzo. Państwu, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.